Cześć, tu Elena Iwaldyk. To, co zobaczycie w dzisiejszym filmie, jest dla mnie bardzo ważne. Doczekaliśmy się, słuchajcie, doczekaliśmy się, nareszcie. Вот уже 10 miesięcy мы в Польше. Nie wiemy, kiedy to zleciało, ale to już 10 miesięcy, od kiedy odebraliśmy rodziców Eleny z granicy polsko-ukraińskiej. Nareszcie, mama. Witam. Witam, Waldek. I przez cały ten czas słyszeliście, jak im tu jest trudno, jak nie mogą nauczyć się języka, jak tęsknią za domem. A teraz? Adaptowałaś. Uwierzenie siebie czuję. Ja już mogę wieczorem pojechać w любой rejon. No nie совсем w любой, no w centrum ja już orientuję się хорошо. Mogę zajechać jeszcze w jakiś duży magazyn po ciemnemu, a tutaj wracać, jak IKEA, Ashan. W общем, orientuję się ja lepiej. Ja guляю возле дома, далеко не отхожу, а здесь около дома. Смотрю телевизор. Стараюсь посмотреть новости обязательно. To, co pro Ukrainę. Nie wiem jak ty, ale ja zacząłem odczuwać od pewnego czasu jakiś taki powiew optymizmu w ich głosie. Dla mnie głównym problemem rodziców było to, że nie potrafią nauczyć się języka, że mają z tym problem i że nie mogą przez to jakby tutaj się odnaleźć. No i teraz to się zmienia. Posłuchajcie. Ja stala больше понимать polskich słów. И, наверное, я уже так не сильно выделяюсь в магазине своей беспомощностью, что со мной даже и женщины-полячки разговаривают. Смотрел чемпионат мира, финальный матч я смотрел у дочки. Там собралась большая компания, родственники Вардека, я, Алена. И вот мы смотрели. Болели. Ну, кто болел за кого? Кто за Францию, кто за Аргентину? Я болел за Аргентину. Вот почему-то она мне понравилась. Первые игры я их заметил и болел за них. Давно не видела так утешенного таты. То, направда, я тоже не. Было так и приятно для нас видеть, как он себя усмехает, как хорошо себя чувствует. Вальдек вымышлял фантастичное споткание, что будем оглядывать мистерство свята у нас. Финал, что запросим его таты, вуйка, моего таты, целая фамилия, więc fajnie было, naprawdę. No, tato Eleny mógł się poczuć jak na prawdziwych trybunach piłkarskich, no bo co tu dużo mówić, no Polska to piłkarski kraj, zresztą nie tylko, to w ogóle sportowy kraj. Nawet ja zaczęłam oglądać piłkę, tak, kibicować. Dokładnie, i polscy kibice należą do najlepszych na świecie, więc nawet tutaj w tym skromnym gronie rodzinnym też były emocje, też były krzyki, część była za Ukrainą. Ja cały czas robiłam tak za Ukrainą, za Francją. Za Francją, część Francją. Była za Argentyną. Także były to naprawdę fajne emocje. No i miło nam, że się tacie spodobało. Tak. Mnie stało komfortnie. Даже вот недавно мы тут сомневались в Славиковом проездном. Поехали в бюро обслуживания пассажиров у метро. Оказывается, его проездной действует не до 31 декабря, как он почему-то решил, а до какого-то червня, не помню до какого. В общем, уже легче становится жить. Вот теперь попробую еще. Я, правда, уже один раз ходила, себе рецепт выписывала на Капринесу. Ну вот, где-то в конце месяца надо еще пройтись. Может, что-то получится. Уже не сильно я смущаюсь. Если что, тут же прошу помощи, вплоть до того, что спрашиваю, кто русскоговорящий рядом. Сразу находится кто-то рядышком. В серпню przeżyliśmy naprawdę poważny kryzys, jeśli chodzi o rodziców, bo ja w niektórych momentach myślałam, że oni naprawdę teraz wrócą, że już pakują walizki i wracają do domu. No. Tak, widzieliście w naszych poprzednich filmach o rodzicach Eleny, że tam w zasadzie no, wszystkie myśli, wszystkie nasze pytania kończyły się tym, że oni już tu są praktycznie spakowani i zaraz wracają, więc to było dla nas niefajne, delikatnie mówiąc. Łatwo zrozumieć jakby mamę, bo ona czuła się tutaj jak zagubione dziecko. Nie wiedziała, co, gdzie jest, jak załatwić jakieś sprawy. Takie sprawy
no takie bardziej formalne. Mhm. A teraz wyobraźcie sobie, że mama, w ogóle ja o tym nic nie wiedziałam, ona z tatą pojechała do punktu obsługi pasażerów, a ona się boi tego metra, bo nie umie jakby jeździć no tak, metrem, nie wie gdzie co się wkłada, a tu bilet tak, czy karta, bo oni mają kartę miejską. Mhm. I oni pojechali tam, załatwili jakieś tam sprawy, to znaczy weszli, porozmawiali, w ogóle znaleźli to dla mnie jest niesamowite, tak. Ja tak no trochę się już tu czują tak jak mieszkańcy, tak jak Polacy samodzielnie, a przypominamy, że no, nie są to młodzi ludzie, tak, więc w ich przypadku to wszystko działa wolniej technologicznie, a tutaj po prostu dali radę, to super. Też zauważyłem taką właśnie chęć do załatwienia tych spraw, że nie siedzą samodzielnie, i mówią czego się nie da, tylko się chwalą tym, co zrobili. Tak, mama ostatnio się pochwaliła właśnie, że poszła sama do LuxMed i że tam odnowiła sobie receptę jakoś tam. Tak, więc... to też niesamowite. W magazynie w основном chodzi Nina. No ja иногда chleb tam kupię, po mielaczom chleb, smetana tam, что-нибудь такое. W magazynie mnie już za swoją принимają, jeśli что-то z деньгами nie получается, ja наличкой иногда рассчитываюсь, там у них сдачи. Не получается. Я остаюсь какие-то грошики должна, я им заношу. Ну, точно как на своем базаре. Пятак и то заносила, чтобы никому не была должна. День добрый. День добрый. Поскольку я сладкоежка, я вот стала здесь покупать конфеты. Коровка. Здесь ее несколько сортов. Я вот уже все поперепробовала. Вот. Ну и больше всего мне нравится сливочное, конечно. Я не знаю, как называется, как это по-польски будет, как оно называется. Харнас, что ли? Ależ to było miłe. Tato polubił polskie piwo. No, Carlsberg, ale jednak to nasza marka, browar Okocim, Harnasz. Naprawdę fantastyczna sprawa, zwłaszcza, że jak tylko tu rodzice przyjechali, to mieliśmy dosyć sporo spotkań na piwo. Właśnie, no ja akurat preferuję czeskie piwo, nieco słabsze najczęściej od polskiego. A ja włoskie, a kto oglądał nasz film z podróży, to wie jakie konkretnie. Racja. A вот насчет селедки. Тут вот селедка для меня, она... пересоленная, поскольку продается уже рулетиками готовыми с добавкой уксуса, наверное. Я у себя любила купить обычную селедку из рассола с потрохами, с головой, прийти ее почистить, порезать, добавить лука, добавить масла постного и с удовольствием треснуть. Ну, пока вот nie znalazła ja taką sylwetkę. Czy wy widzicie, że mama czuje się tutaj jak u siebie? Szuka śledzia, takiego jak tam robiła, szuka tutaj po sklepach, chodzi, marudzi, że tutaj takiego nie ma, są inne, ale to super, możemy jej pomóc? Proszę podzielić się namiarami na sklep, jeśli ktoś wie, gdzie kupić dobrego śledzia z głową i tam... No właśnie, ja sam bym takiego nie spróbował. Śledź po ukraińsku będzie. Właśnie. Nie po japońsku, przepyszny. Tylko po ukraińsku. Znajdziemy, tak. To wam pokażemy. A my jeli определились, jak nam garczycę kupić. Czytali nazwanie, czytali. Potem na próbę wzięli, przynieśli, okazuje się garczycę. Точно tak, że i chren znaleźli. Chrena też długo nam, on nie встретил się. Czym dalej w les, tym więcej drów. I tym weselej idzie. No zobaczcie, były śledzie, teraz jest musztarda i chrzan. Normalnie już są u siebie. A wiecie, na czym polegał problem? Problem polegał na tym, że musztarda po rosyjsku to garcica. No. I absolutnie niepodobne słowo. W ogóle nie ma żadnej litery podobnej, więc dlatego... Ale sam fakt, że kombinują, że szukają... I że się śmieją z tego, że dla nich to jest właśnie taka przygoda i że chrzan i musztardy to na wesoło. Musicie nam uwierzyć, że... to ich życie, życie Eleny rodziców, toczy się teraz poza nami. Absolutnie. My się dowiadujemy o tym, że byli tu, szukali tego. Jeszcze parę miesięcy wcześniej oni do nas by zadzwonili i musielibyśmy do nich pójść albo z nimi do tego sklepu. A na początku to razem właśnie robiliśmy wszędzie, zakupy. Wszystko. Woziliśmy a teraz gdzieś tam. Są naprawdę samodzielni i no, czujemy, że tu
zrobiliśmy kawał dobrej roboty z nimi, to też tak nieskromnie powiem, ale no wiecie jak było. No. Ale to rodzice są super, dokładnie. Prawda? Dzielnie są. Mogę z уверенностью сказать, здесь мне комфортнее, безопаснее, надежнее. Мне здесь не страшно, освещение хорошее, и здесь совершенно не опасно ходить. И нам, конечно, трудно привыкнуть. Вот когда дочь от нас уходит, и если она вдруг одна без Вальдека, то Славик, вот он боится, что она одна пойдет по темноте, что время 9:30 вечера, как это она пойдет? Он ее провожает, идет с палкой, провожает до полпути. Dlaczego tata mnie odprowadza? Mieszkaliśmy z rodzicami w Ukrainie, w bardzo małym miasteczku, gdzie wiecie, ta młodzież... W Awdziejewce, oczywiście. I ta młodzież tam była tak nie do końca ciekawa. Brała narkotyki, do tego jeszcze jakiś tam alkoholizm dochodził. No więc wieczorem, już jak było ciemno, to na ulicy było niebezpiecznie. A ja jeszcze tańczyłam, chodziłam na różne zajęcia taneczne, więc tata musiał mnie cały czas odprowadzać, zabierać po tych zajęciach, brać psa. Okej, i oni po prostu się nie mogą przyzwyczaić do tego, że w Warszawie jest bezpiecznie późno wieczorem i można chodzić samemu. Вот. Приходишь в польскую больницу, обслуживают вежливо, быстро, все спокойно. Что вот сразу бросается в глаза на входе? Чистота неимоверная. Заходишь, и нет очередей. Стулья всегда, их немного, но никто не стоит и не ждет, чтобы присесть на тот стул или перед кабинетом в очереди. Вызывают строго по времени, если тебе ну, дали талон, вернее, записали тебя, это у нас там талоны дают в Украине, а тут записали на какое-то время, пришел, сел, не спрашиваешь, кто крайний, сидишь и ждешь, и тебя вызовут, выйдут, и все, зашел, и ни кляты, ни мят. У нас, кстати, вот когда мы со Славиком в больницу ходили, во-первых, есть талон, нет, приходишь, занимаешь очередь. Обязательно влезут без очереди. Обязательно поругаются. Обязательно санитарка придет чуть ли не со шваброй и начнет порядки настраивать, выстраивать всех. То нашлепали ей, она только промыла пол. В общем, тут, конечно, все это по-другому выглядит. Przychodnie w większości w Polsce są, należą do różnych instytucji, które świadczą usługi medyczne. One nawet w małych miejscowościach wyglądają dobrze, no bo jeśli tam już taka placówka powstaje, no to ona jest w zasadzie niewiele różniąca się placówką od tej, która powstaje w Warszawie czy w innym dużym mieście. Więc ten poziom, to o czym mówiła mama Eleny, jest naprawdę bardzo wysoki, jest wszędzie czysto, są fantastyczne toalety. Zresztą toalety w Polsce to jest w ogóle osobny temat. Po kilku latach mieszkania w Polsce, kiedy wracałam na Ukrainę, czyli jeździłam przyjeżdżałam na Białoruś, to wejście do toalety publicznej było dla mnie koszmarem. Pewnym fenomenem na skalę europejską, ja tak uważam, są toalety w warszawskim metrze. Są to toalety bezpłatne, czyste i z pełną obsługą. Ребята, это должно быть стандартом. У меня установлен катетер. Так вот, дома, когда я приходил к урологу, у него две медсестры, кроме него. И они меняли катетер все втроем. А здесь этот врач меняет все это сам. Один. Меня это поразило. Все врачи, к которым я обращался, ухо, горло, нос, невролог, ну все буквально работают по одному. Ни одной медсестры я нигде не видел в кабинете. Их нету. Ну что сказать. В общем, я очень доволен обслуживанием медицинским. Moi rodzice jeszcze nie wiedzą, że nie wszystko wygląda tak różowo, bo ja z tatą akurat kiedyś spędziłam cały dzień na SOR i potem wróciłam i byłam tak przerażona i powiedziałam w domu, że jeśli coś mi się stanie, to proszę mnie wywieźć do lasu i tam zostawić, oby nie trafić tam na SOR jeszcze no raz. No tak, no ale to już jest taki poligon medyczny, inny poziom emocji i tak dalej, ale generalnie jest ta pomoc.
Z tą medycyną jest w ogóle w Polsce różnie, bo ci, którzy mają wykupione pakiety, są prywatne, tak? Inaczej to wszystko odbierają, a ci, którzy polegają na ubezpieczeniu tym społecznym, na NFZ-cie, mają inne przygody. No, ja sam miałem kiedyś skierowanie na operację zatok i termin był za 2,5 roku. Więc no... W tym czasie Waldek zdążył wyzdrowieć, tak, samodzielnie no, się wyleczyć. Akurat tutaj było to dla mnie z korzyścią, ale jeśli ktoś jest chory tak, że jest zagrożenie życia, no niestety i chce polegać na NFZ-cie, no to tylko współczuć. W magazynie staje to czerwieć, kto-то na kasie rozpłaczuje i tam что-то у него не получается, то он утрамбовывает сумку. Никто ему слова не скажет. Все стоят и ждут, пока он все это сделает. То же самое я заметил и, наверное, с водителями. Выезжает водитель, где-то затормозился, что-то задержался. Ему не пипикают сзади, а ждут, пока он сделает свое и поедет дальше. Мне вот это вот очень понравилось. To miło, że tato Eleny zwrócił uwagę na to, że kultura jazdy w Polsce jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby tak było w Polsce, kiedy jeszcze w poprzednim systemie wyjeżdżałem do takich krajów jak Niemcy, Austria czy Szwajcaria, że tam to wszystko jakoś inaczej wygląda. Już wtedy tam pierwszeństwo na drogach, na przejściach mieli piesi i to mi się bardzo podobało. Miałem na przykład taką sytuację, że w Szwajcarii robiąc zdjęcie obiektowi po drugiej stronie ulicy, zatrzymałem ruch. Znaczy, no niechcący, bo po prostu kierowcy zatrzymali się, żeby nie wjechać w kadr. To było dla mnie szokujące. No w tej chwili tutaj takie zachowania w Polsce nie są niczym nadzwyczajnym. Uprzejmość jest no, widoczna na każdym odcinku drogi. No oczywiście czasami zdarza się, że ktoś przekroczy prędkość. No przekraczamy prędkość. Mnie się też to dosyć często zdarza. No ale cóż, dzięki temu ćwiczymy, te są nasze umiejętności. Jednak Polacy dają sobie radę na drogach i to jest naprawdę fajne. Мне очень нравится в Польше отношение людей друг к другу. Вот я очень часто наблюдал. Я подхожу к нашему подъезду. Он закрыт у нас. Мне еще осталось метров 7-8 до него дойти. Кто-то вышел из подъезда и держит калитку, пока я подойду. Это очень приятно. Powiem o różnicy kultur, dlatego że czasami się krępuję przez to, jakby należę do tej kultury wschodniej i czasami wstyd mi za moich rodaków, bo na przykład nieraz widzę, jak osoby rosyjskojęzyczne nie witają się w windzie, nie witają się, jak wchodzą do sklepu. Dla mnie to przez te 8 lat już zrobiło się tak naturalne, że ja że nawet w transporcie kiedyś w autobusie weszłam i powiedziałam dzień dobry, tak z rozpędu. A tutaj też jest taka tradycja, jak wchodzisz do windy, mówisz dzień dobry, wychodzisz, mówisz dziękuję, miłego dnia, czyli tam dziękuję, tak, do widzenia, cokolwiek. Ale ludzie sobie przytrzymują drzwi, tak, żeby wejść jeszcze, nie uciekają windą. Tak, ale na przykład w kulturze wschodniej jest tak, że dopóki nie jesteś oficjalnie przedstawiony... Tak, to nie mówimy sobie dzień dobry, to znaczy, że nie znamy się i jakby nie ma takiego obowiązku. Ale też miło, że tato zauważył, że ktoś mu przytrzymał drzwi, że był pewnie zaskoczony tym. A jeszcze jak on idzie o lasce, no to jeszcze tym więcej może się spodziewać po Polakach tej życzliwości, tak? No bo jednak pomagamy, przeprowadzamy na drugą stronę jezdni i właśnie... Ja mam nadzieję tylko, że ta sytuacja, która teraz jest, że tutaj dużo przyjechało Ukraińców, że później ci Ukraińcy wrócą do siebie i jakby będą też tak się zachowywać i ten poziom życzliwości kultury się podniesie. To ja ci coś powiem, co chyba nie zabrzmi optymistycznie. Uważam, że za szybko jeździmy samochodami. I to jest o tyle fascynujące, że po przekroczeniu granicy jakiegokolwiek kraju zachodniego dopasowujemy tę prędkość do tej, jaka tam obowiązuje.
Jeździmy tam przez cały urlop, albo placówkę, obojętnie. Wracamy do Polski i co? Jedziemy 120? No nie. Ja mam to wrażenie, że nawiązując do tego, co powiedziałeś wcześniej, że jak Ukraińcy tu pobędą, a potem wrócą, to będzie jak z tymi polskimi kierowcami. Jestem optymistą. Zobaczymy. Ja czuję się w Polsce dobrze, no, ja wszystko skuczaję po Avdijewce. Здесь намного комфортнее. Вот сейчас бы я в Авдеевку, военную Авдеевку, не вернулась. Хотя очень скучаю. Очень скучаю. Но пока мне нравится больше здесь. Jestem przekonana, że tata tęskni za tym, jak było. Tylko nie ma jeszcze takiego, nie zaakceptował, nie przyjął tego, że tego miejsca już nie ma. Że tam, tak jak było, już nie będzie. Raczej nigdy. Mm-hmm. No tak, ale też musimy mieć taką świadomość, że oni będą tęsknili za Ukrainą, za Avdijewką do końca życia. Moim zdaniem, tam... że nie tęsknią za Avdijewką, tylko za tym spokojem, bezpieczeństwem i tym komfortem, który mieli, kiedy prowadzili swoje normalne życie. Rozumiesz? To nie chodzi o, moim zdaniem, to nie chodzi o miejsce, czy o państwo. Może o te kontakty z sąsiadami, z tym językiem, ze sklepem. Raczej rozumiesz o tym, jak było. No. Jak tak, było tak. Fajnie, jak było, widziałeś tego, znałeś tego i po prostu wszystko było zrozumiałe. No tak, ale tak jakby przesłaniem tego filmu, bo chcieliśmy, tak jak zaczynaliśmy, powiedzieć, że czekaliśmy na to wszystko tak bardzo. Może jesteście zdziwieni teraz słysząc, że mimo tego wszystkiego oni nadal tęsknią. Ale tak już będzie zawsze. Tylko pierwszy raz chcieliśmy wam pokazać to. Pierwszy raz zdarzyło się to, że oni tutaj się dobrze poczuli, że zaczęli żyć tak jak... Odżywać, właśnie. I to jest jakby przesłanie tego filmu dla innych, że potrzeba na to wszystko czasu. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę wiek twoich rodziców, te 10 miesięcy to naprawdę niedługi okres. Bardzo. I myślę, że teraz po tych 10 miesiącach to już będzie tylko się pogłębiało, to oni będą bardziej tutaj przywiązani do tego miejsca, w którym są teraz. Znajdą dla siebie coś, co lubią tutaj, już znajdują, tak? Tak. Tata ma harnasia. Tak, tata chodzi po harnasia, ale zresztą tak, opowiada, że czyta książki. Tak. Też, żeby czytać książkę, to trzeba też osiągnąć pewien poziom spokoju. No nie można czytać książki, bo trzeba się skupić, właśnie. Także to nas bardzo cieszy, że słuchamy, czym oni się zajmują, tak? Tata czyta, mama zaczęła robić na drutach, znalazła sklepy, gdzie kupuje te różne rzeczy do robienia wełnę, na drutach. Czy tam... wełnę, czy bawełnę. W każdym razie coraz lepiej się czują. Mama nam pokazywała swoje wyroby, zobaczcie, i też powiedziała, że może się będzie gdzieś z tym udawać i będzie podejmowała jakieś próby sprzedaży może. Więc jeśli wam się spodoba, piszcie, wyślemy. Dokładnie. No, to już jest naprawdę taki dowód na to, że no, jak ktoś już próbuje tutaj znaleźć w tym wieku, nie do końca w dobrym stanie zdrowia, jakieś możliwości nawet zarobkowe, no to znaczy, że próbuje tutaj znaleźć to swoje siedlisko. Ja to tak interpretuję. Próbuję znaleźć tutaj w Polsce swoje miejsce. Tak. Mimo, że w takim wieku to jest naprawdę bardzo trudne, ale mimo wszystko bardzo się cieszę z tego, że przede wszystkim są tutaj ze mną. Ja nigdy nie byłam tak spokojna i tak szczęśliwa, mimo że rzadko się widujemy, bo jesteśmy bardzo zapracowani i też czasami stan zdrowia, jak złapiesz infekcję jakoś, to nie pójdziesz już do osób w takim wieku, żeby ich uchronić przed tym, ale bardzo się cieszę, że są tutaj z nami. I to tak zawsze... blisko, po zasadzie dwie przecznice stąd. Tak. I że zawsze możemy do siebie zadzwonić, wyjść na kawę gdzieś, albo my do nich przychodzimy, albo rodzice do nas przychodzą. To i są naprawdę... bezpieczni. I są bezpieczni, tak, najważniejsze, tak. Że są bezpieczni.
No i co? Dziękujemy bardzo za uwagę. Będziemy Was informować o dalszych postępach tutaj w osiedlaniu się rodziców Eleny. Bardzo nam miło, kiedy pokazujecie nam, że nasze filmy Wam się podobają, więc poprosimy o kciuk do góry, o komentarz, o swoją opinię, o nie wiem, jakieś porady dla rodziców. Zawsze miło. Gdzie dostać śledzia z głową? Zawsze miło się czyta wasze komentarze. Tak, dziękujemy za nie. Pa, pa. Do zobaczenia.